Stary, dużo zrobiłeś dla obozu, więc Cole poprosił, żebym znalazł dla ciebie nowe części. Życie obozowicza, co Manny? Dick, oj stary, normalnie nie uwierzysz. No nie wiem, Cole, w ostatnich latach widziałem trochę niesamowitych rzeczy. Mów. Pamiętasz tych anarchistów? Przechodzili tędy jakiś rok temu, może więcej. Zabijali wszystkich na swojej drodze. Zostawiali wszędzie stosy kamieni. Anarchiści, tak. Tak, mieliśmy z nimi parę krzywych akcji jakiś czas temu. No to wrócili. Dwójka moich ludzi wpadła na ich obóz podczas polowania na jelenie. Tylko Bender wróciła. Powiedziała, że to anarchiści. Wszyscy mieli na gębach ten ich symbol. Jezu, gdzie? Gdzie widziała ten obóz? Zaznaczę ci go na mapie. Weź i idź ich rozwal. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z wieczystymi. Nie potrzeba nam tu jeszcze anarchistów do kolekcji. Masz świętą rację. Znajdę ich. Deacon St. John. Jak się masz, kolego? Jazzy, jak tam nasz rynek uszu? Nic. Nada się. Masz ochotę trochę powyć? Wezmę wszystko. Ktoś tu jest. Jest tam kto? Witaj z powrotem. Hej, Dick, jak leci? Hej, Damon, jak życie? Dobry wybór. Dobra. Dzięki, Deacon.
Mam cię. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Tutaj. Zaraz. Nie, nie tędy. Nie, nie tędy. Kolejne trofea. Szlak, nie w tę stronę. Nie, nie, to tamtędy. Mam cię. Złom. Benzyna. No to jazda. Świetnie. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Dobra, dość tego. W drogę. K-
Kimnę się tylko na chwilkę. To powinno załatwić sprawę. Się da sprzedać.
Zawsze się przydają. Okej. Już się robi. Chwilkę. Chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Obóz? Jaki obóz? Pokaż mi! Gdzie? Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patil. Powiedz, że cię przysyłam. Już było po mnie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Myślałem, że to koniec. Dziękuję. 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 Powiedz, że to był St. John, Deacon. Oni mnie znają. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. Łamacz! Kołup, miałeś rację. To byli anarchiści. Znalazłeś ich? Świetnie. Mam kolejny raport. Zaatakowali jedną z naszych ekip wracającą z Tamalo z zapasami. Chcę, żebyś tam pojechał i powybijał ich wszystkich jak karaluchy. Pokaż im, że nie będzie jak poprzednio, kiedy to oni trzęśli tym miejscem. Kołup bez odbioru.
Co powiecie na taką anarchię? Co? Co to było? Ej, już ja wam pokażę rozpierdol, chujki. Jebany anarchista! No i co ty na to? No. No, cześć. Jebany anarchista! No i co ty na to? Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Powiecie na taką anarchię, co? Jebany anarchista. No i co ty na to? Taką anarchię, co?
Już ja wam pokażę rozpierdą, chujki. Załatwiłem sprawę. Jeśli jacyś zostali, może załapią przekaz. I będą trzymać się od nas z daleka. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale powiedziałeś od nas. Lepiej uważaj, bo jeszcze ci tak zostanie. Bez odbioru. Dobra, nie podniecaj się tak. St. John, tu Copeland. Chciałem tylko powiedzieć, że w Peaceful Lake doceniamy to, co dla nas robisz. Dzięki tobie życie wielu osób w obozie zmieniło się na lepsze. To mi się przyda. Właśnie tak. Zrobione. Dobra, rozejrzyjmy się. Niedźwiedź.
puszczaj. A oto i mój najlepszy klient. Cześć, Manny. Niedługo będę coś miał. Mam trochę towaru na stanie. Dobra, to co teraz? Jak mam niby na... Poczekam. Hej, zajrzyj do mnie. Hej, Dick, jak leci? Hej, Damon, jak życie? Wybacz, nie mam pojęcia, co robię. Trwała rzecz. Właśnie, no i o to chodzi. Dobry wybór. Wpadaj, kiedy chcesz. Wpadaj, kiedy chcesz. Szkoda, że nie mamy lepszych narzędzi. Wróciłeś. Miło cię znów widzieć. Ej, co tam u mojego ulubionego zbieracza trofeów? No, zawsze potrzeba paliwa. Życie włóczy... Pęgi. Wpadnij jeszcze. Cholerny wyjedz. I po tobie. O, przymknęli go na chwilę oczy.
Pora już w drogę. No to jazda. Chyba wystarczy. Teraz, snajper poluje. Ja pierdolę, no. Właśnie tak. Kurwa. Dobra. Jakoś to ogarnę.
Chyba wystarczy. Co się dzieje? Jak leci? Ludzie idą! Wszystko? Nie odpuszczać! Damy radę! Przeładowanie! To wszystko na to was stać! Porwać gnoja! Zabij naszej! Wy przygotowaliście tekst przysięgi? No to tradycyjnie to pan młody zaczyna. Ja... To ja zacznę. Deacon. Tak mi przykro, że nikt nie przyszedł. Naprawdę wkurzyliśmy wszystkich. I to dosłownie. To znaczy, nie wszystkich. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny. Że dla ciebie oddam wszystko. Wszystko. Ten pierścień to symbol mojej miłości. Jest bezcenny. Nie ma początku ani końca. Kochać.
ten pierścień. To moja przysięga. Że zawsze będę cię kochał. I że nigdy cię nie opuszczę. To możecie się pocałować. Jedną chwilkę. Możesz to sobie wziąć. Ale tylko jeśli obiecasz ujeżdżać mnie tyle, co ten swój motor. No więc ogłaszam was mężem i żoną. Okej, to ja już pójdę. No gdzie? Bez obaw. To się zdarza po raz ostatni. Buzman, jesteś? Tak, Dick. Co tam? Kojarzysz może kościółek, w którym pobraliśmy się z Sarą? No, potrafiłem na kilku dupków, którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym ci ich powybijać. Niszczyć kościół Sary, kurwa. W każdym razie to tyle z mojej strony. Bez odbioru. Adi, jesteś tam? Szpital w Lost Lake. Słyszycie mnie? Deacon, to ja. Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Co się stało? Nie, nic takiego. Powiem ci, jak się spotkamy. Deacon, bez odbioru. Deacon, możesz do nas wpaść? Jasne, Ricky. Pewnie masz dla mnie jakąś robotę. Okej, wpadnę do was. Bez odbioru. W końcu. Nie martwcie się, koledzy. Wrócę później i wtedy was swajczę. No to jazda. Świetnie.
Ktoś idzie. Dobrze cię widzieć. Hej, czego ci trzeba? Wybacz, tak się tylko snuje. Mam najróżniejsze rzeczy. Dobry wybór. Tak, dobrze. To dopiero ulepszenie. I słusznie. Okej. Okay. No. Dobry wybór. No. Hej, Dick. Bądź ostrożny. Dick. Strasznie długo cię nie było. Blair, jak tam życie? Nie obijasz się, co? Na razie nie mam więcej. Widzimy się później, kolego. Więc kilka miesięcy temu byliśmy u szalonego Williego. No wiesz, zbieraliśmy rzeczy. Myśleliśmy, że jeszcze nie ogołocili tego miejsca. I wiesz, co znaleźliśmy? Grupę dzieciaków. Zarażonych dzieciaków. Włóczędzy nazywają je traszkami. Łaziły po całym terenie jak jakieś stado oszalałych małp. Prawie nas pozabijały. Ty to masz nerwy. Pewnie nic ci to nie obeszło. To wszystko. Tu Doc wrócił. Co? Gdzie? Gdzie on do cholery jest? Prysnął, jak mnie zobaczył. Jeremy go śledził. I wiem, próbowałam go zatrzymać. Jezu, Ricky, gdzie? Jeremy szedł za nim aż do starego tartaku. Powiedział, że tu Doc zaszył się w porzuconym obozie Niro. Dobra, zajmę się nim. Chciałabym, żebyś przyniósł jego nóż. Serio? Chcesz dowodu? Jezu. Dobra, jasne, super. Jak chcesz? Nie pozwól mu uciec, Dick. Kto wie, ile trupów jest tam zakopane. Dobra, dam radę.